Cześć wszystkim. Dawno nie nagrywałem filmiku, bo tak naprawdę mam bardzo mało czasu, ale chciałbym Wam zaprezentować nasz nowy projekt. Może kojarzycie Daniela ze Smart Auto, z wypadu na wieś. Także dogadaliśmy się z Danielem i już kiedyś mu proponowałem, żeby właśnie zbudował kampera, no bo ja nie mam czasu, nie mam takich umiejętności. No i po 2 latach do mnie zadzwonił i powiedział, dobra, możemy to zrobić. No i ja długo nie czekając znalazłem busa. Znaleźliśmy właśnie, to jest nasza baza, już jest dość dużo rzeczy zrobione, nie miałem, tak jak mówię, wcześniej czasu ponagrywać. Jest to Citroen Jumper 2-litrowy z 2017 roku. Kupiliśmy go tutaj w Komisie w Tychach, to później damy na miarę ewentualnie. No ma niecałe 200 tysięcy przejechane, jest bardzo ładny, nie jest nigdzie poobijany. Jak już możecie sobie zobaczyć, mamy zamontowane 2 okna z boku. Tutaj będzie standardowo miejsce takie z drugą kanapą. Planujemy zrobić to z pełną homologacją, tak żeby ten kamper był zarejestrowany już jako osobowy i żeby mogły podróżować nim legalnie 4 osoby, dlatego też będziemy robić spanie dla 4 osób. Niestety nie pokażę Wam, ale na dachu zamontowane są już 2 solary. Zamówiliśmy 2 solary o mocy 320 W, więc mamy troszkę ponad 600. Wentylator kominkowy. No i teraz Wam pokażę tylko szybciutko wewnątrz. Już tutaj Daniel powoli robi izolację i wygłuszenie. Także jest tam niestety duży bałagan, dużo zamieszania. Także tyle. Aha, tam na górze po prawej stronie jest małe okienko, bo będzie drugie łóżko dla dzieci. Takie będzie węższe, mniejsze, 120, i na dole będzie niżej łóżko, gdzie tutaj jest okno, 140. Tak to wygląda na tą chwilę. Będzie troszkę więcej czasu, może troszkę lepsza pogoda, to ponagrywamy więcej. Tak Wam tylko chciałem powiedzieć, że będziemy tego kampera robić totalnie bez gazu, znaczy kuchenka będzie tylko na gaz, na małą turystyczną butlę. No i dlatego daliśmy sobie 2 duże solary. I mamy nadzieję, że uda nam się z tego wyciągnąć podgrzewanie wody, tylko na prąd z przetwornicy 1500 W. No i zobaczymy, kupimy na razie 2 akumulatory, na razie tych akumulatorów jeszcze nie mamy, podłączymy to wszystko i mi się wydaje, że to w zupełności wystarczy. Dobra, to na tyle, zapraszam Was na kolejne odcinki i dalej na aktualizację, jak już będziemy dalej wykańczać. Pozdrawiam.